12 sekundami ze stadionu Górniczego Klubu Sportowego w Katowicach wita Państwa Andrzej Szelan. Przeciwnikiem gospodarzy w pierwszej rundzie Europejskiego Pucharu Zdobywców drużyna szkocka. Pogodę mamy też taką bardziej szkocką lub angielską. Deszcz zamieniający się w mrzawkę, wiatr, niełatwo będzie piłkarzom grać. No nie najprzyjemniej również ten mecz się pewno będzie oglądać, stąd niewiele widzów na stadionie GKS-u, około 3, może 4 tysięcy. Rezultat oczywiście bezbramkowy, spotkanie zanim weszliśmy na antenę trwało kilkanaście sekund. Zdobywca Pucharu Szkocji zespół FC Motherwell kontra GKS Katowice. Nigdy tej drużyny nie oglądałem, nigdy katowicki GKS nie grał z tym zespołem szkockim, ale nie tylko katowicki GKS, ale w pucharach nie spotkała się z tą drużyną żadna inna też drużyna europejska, ponieważ dla Szkotów jest to debiut w tych rozgrywkach. GKS Katowice występuje w europejskich pucharach już po raz 7, chociaż do tej pory w tych rozgrywkach wielkich sukcesów nie zanotował. Nie przeszli nigdy katowiczanie dalej jak przez drugą rundę. Spotkanie dzisiejsze sędziuje trójka arbitrów z Norwegii. Pan Einar Halle sędzią głównym, arbiter, który w Polsce sędziował już parę razy, między innymi prowadził w 80 bodaj 4 roku mecz Lech Poznań Atletico Bilbao. Na liniach panowie Terje Hange i Hakon Bondal, jak mówiłem cała trójka z Norwegii. Obserwatorem z ramienia UEFA jest Belg pan Willy Goers. Składy, w jakich występują obydwa zespoły. GKS Katowice w bramce Jojko, w obronie z numerem 7 Szymiński, z trójką Szewczyk, z dwójką Maciejewski, w drugiej linii Strojek, z szóstką przed chwilą przy piłce, z piątką Grzesik, z ósemką Wołowicz, z czwórką Lesiak, w ataku z dziewiątką Walczak, z dziesiątką Gruzin Diaguruli i z jedenastką Rzeźniczek. Pierwsza szansa dla katowickiego GKS-u w dzisiejszym spotkaniu. Skład gości w bramce: Thompson, numer 2 Griffin, numer 3 Nijholt, Lig Nijholt, obrońca rodem z Holandii, z czwórką Dolan, z piątką Hiliben, z szóstką McCart, z siódemką Russell, z ósemką O'Donnell, z dziewiątką McLeod, z dziesiątką Kirk i z jedenastką Cooper. Jeśli bym miał zwrócić Państwa uwagę na któregoś z piłkarzy w drużynie gości, to na tego z numerem 11 Davida Coopera. Tego piłkarza ja mówiłem, że nigdy nie widziałem drużyny Motherwell. Nie widziałem, natomiast Coopera obserwowałem kilka razy. To jest 36-letni piłkarz, wielokrotny reprezentant Szkocji. Grał na meksykańskim mundialu w 1986 roku i pamięta go również z bezpośredniej rywalizacji wojskowej kilku piłkarzy GKS-u Katowice, ponieważ w 1988 roku w jesieni, kiedy w pucharze UEFA na stadionie śląskim katowicki GKS grał z zespołem Glasgow Rangers, to Cooper wówczas występował w Rangersach, no ale niewielu jest piłkarzy w zespole katowickim, którzy występowali w tamtym meczu, konkretnie 3, bramkarz Janusz Jojko i Krzysztof Walczak i Dariusz Rzeźniczak. Tyle wstępnych informacji, przyjrzyjmy się grze. W drużynie szkockiej wysuniętym napastnikiem jest numerem 9, jak widzę po tych pierwszych minutach, McLeod. Wspomaga go tam ten akcja, no groźnie zamieszał właśnie David Cooper, piłkarz, który najczęściej wspomaga swojego młodszego kolegę w tych akcjach ofensywnych. Trenerem zespołu gości, właściwie menedżerem, jest pan Tommy McLean. To jest menedżer, natomiast trener również nosi nazwisko znane raczej z powieści sensacyjnych angielskich, Thomas Forsyth. Tommy McLean jest menedżerem od 2 lat w tym zespole. My musimy wygrać, skanduje
publiczność katowicka. Apetyty wzrosły po wczorajszym bardzo dobrym występie w meczu w pierwszym pucharze UEFA w Hamburgu Górnika Zabrze. Przypominam, tam był remis, no ale tutaj GKS spotyka się z zespołem teoretycznie słabszym niż Górnik Zabrze, no i przecież grał u siebie i trener drużyny GKS-u Katowice, pan Alojzy Łysko, bardzo liczy na zwycięstwo w tym spotkaniu. Motherwell jest średniakiem w lidze szkockiej, ale w imponującym stylu zespół ten zdobył Puchar Kraju, pokonując po drodze tak znane firmy jak Aberdeen, jak Celtic Glasgow, a w finale w dramatycznym meczu pokonał Dundee United. Zespół, który ciekawostka prowadzi brat Tomiego Meglina, Jimmy Meglin. Tam było 4-3, decydująca bramka Kerka w dogrywce. Kerka, który gra dzisiaj w drużynie gości z numerem 10. Oklaski na trybunach po szybkiej akcji GKS-u. Walczak przy piłce uwolnił się, ma troszkę swobody, ale nie zrozumieli się zupełnie z Gruzinem Biogurulim, 27-letnim piłkarzem pozyskanym przez GKS z Dynama Tbilisi wiosną tego roku. Najpierw Biogurul, bardzo ciekawy piłkarz, borykał się z kontuzjami, przyjechał do Katowic nie w pełni sprawny. Występował w niewielu spotkaniach, ale już tę rundę nowych rozgrywek ligową miał bardzo dobrą. Zdzisław Strojek, wychowany w Iglopolu Dębica, a pozyskany przez GKS z krakowskiej Wisły. Z krakowskiej Wisły przyszedł do GKS-u również Arkadiusz Wołowicz z numerem 8. No, na ławce rezerwowych jest jeszcze Marek Świerczewski, również krakowianin. Grał tu do niedawna wychowany Wisły Janusz Nawrocki, reprezentant Polski. Bardzo by się przydał w dzisiejszym meczu. No, ale od kilku tygodni gra już w drugiej lidze austriackiej. Wraca Guruli. Dolan jednak wygrał piłkę, podany do tyłu. Griffin, dośrodkowanie w powietrzu. Szkoci są dobrzy. Jak zresztą piłkarze wszystkich klubów brytyjskich. Alojzy Łysko, który jest trenerem zespołu GKS-u Katowice, jego asystentami Eugeniusz Pluta i Franciszek Zgód. Wszystko byli piłkarze tego klubu. Liczył się ze zmasowaną obroną drużyny gości. Mniej się bało ataku, no teraz rozerwali tę obronę katowiczanie i chyba bramka samobójcza, nie, obronił Thompson strzał swojego obrońcy Nika Najholta, ale dalej katowiczanie, Szewczyk w walce w środku boiska traci piłkę i kontra drużyny gości, na lewą stronę piłka agresowana przez Russella wędruje do Meglouda. Meglouda wypuścił 19-letniego najmłodszego piłkarza w drużynie gości O'Donnella. O'Donnell był jednak na spalonie. Wrzawa na trybunach. W siódmej minucie meczu GKS był bliski strzelenia bramki. Maciejewski. Maciejewski, Szymiński. To obrońcy w drużynie GKS-u grają od niedawna. Szymiński z numerem 2 pozyskany w tym sezonie z klubu MK Katowice. Szewczyk, reprezentant Polski, uczestnik podobnie jak i Lesiak z numerem 4 ostatniego meczu reprezentacji zremisowanego Wejtowem z Holandią. Gra tutaj ostatniego stopera. Akcja gości, podanie Kerka do O'Donnella. Piłka wraca do środkowych obrońców. Teraz Griffin. Atak pozycyjny. Ostatni obrońca McCart. No, dobrze się ta akcja wiąże. Wolno, ale dokładnie, skutecznie. Już są goście na polu karnym. I dobrze. Szewczyk do Grzesika.
Giaguruli, bardzo dobry technicznie, mocny fizycznie. Przerzut na lewo do rzeźniczka, rzeźniczek w pojedynku z Klibanem. Lepszy szkocki obrońca. Zespół Motherwell ma opinię drużyny bez specjalnych indywidualności, bez specjalnego błysku w grze, ale zespołu niebezpiecznego, a poza tym bardzo trudnego do sforsowania w obronie. W tej chwili w lidze szkockiej ta drużyna jest na 7. miejscu, ma w dorobku zaledwie 6 punktów. Różnice bramek 4-7, no to już by mogło sugerować, że lepsi są Szkoci w obronie niż w ataku, chociaż tutaj już dwukrotnie zapędzili się niebezpiecznie na pole karne drużyny gospodarz. Znów przerwany atak GKS-u, stracona piłka przez Grzesika, ale niezbyt dokładne podanie Davida Coopera i zdążył Krzysztof Maciejewski. Średnia w lidze szkockiej, można powiedzieć, przy takich potentatach jak przede wszystkim Celtic i Glasgow Rangers, kopciuszek futbolu szkockiego, no ale ten kopciuszek, który ma bogatą historię, 105 lat liczy sobie klub Motherwell, ma takie momenty, kiedy jest w pierwszej parze raz na kilkadziesiąt lat w tym piłkarskim balu. W 32 roku mistrzostwo Szkocji, przerwany monopol właśnie tych dwóch drużyn. Niebezpieczna sytuacja pod bramką Jojki, piłka wychodzi na aut bramkowy. W 32 roku Motherwell zdobył mistrzostwo Szkocji, przerywając tym szalenie długą pasę mistrzostw dwóch klubów, Celticu i Glasgow Rangers. Pasę, która trwała od 1904 roku do 1948. I tylko jeden wyłom w 32 roku. Mistrzem Szkocji Motherwell dwukrotnie. Ta drużyna zdobyła też Puchar Szkocji w 52. No i w tym roku, kiedy to Szkoci po raz pierwszy wywalczyli sobie prawo gry w europejskich pucharach. Szewczyk, bardzo dobre wejście i już początek akcji ofensywnej. Guruli przerzucił piłkę i będzie róg. Pierwszy w dzisiejszym meczu rzut rożny dla katowickiego GKS-u. Szybko grają katowiczanie w drugiej linii i dosyć skutecznie kilka razy rozciągnęli tę szkocką defensywę. Dośrodkowanie. Wyżej skoczył Anglik, ale jest jeszcze Wołowicz i ostry strzał. Piłka ociera się o nogi któregoś ze Szkotów i kolejny rzut rożny z lewej strony. Wykonawcą będzie tym razem Giaguruli, Gruzin z Dynama Tbilisi. Patrzy, gdzie jest Szewczyk, dobrze grający głową. Szewczyk jednak został tutaj na 30 metrze od bramki Thompsona. Poszedł tam jednak równie wysoki i skoczny Lesiak. Do niego dośrodkowanie, Lesiak nie dosięgnął piłki w tym powietrznym pojedynku z Chrisem McCartem. Puchar zdobywców Pucharu. Pamiętają Państwo, jak warszawska Legia pięknie nas reprezentowała w poprzedniej edycji, kiedy po wygraniu, wyeliminowaniu genoańskiej Sampdorii doszła aż do półfinału. Tego samego, przynajmniej tego samego życzymy katolickiemu GKS-owi, ale droga do takiego sukcesu jest trudna i daleka. Przede wszystkim trzeba wygrać dzisiejszy mecz. Lesiak, dobra sytuacja. Przepuszczenie piłki. Gol! Nie ma, proszę Państwa. Jak Zdzisław Krojek mógł nie strzelić w takiej sytuacji? Tylko rzut rożny. A akcja, którą zapoczątkował Lesiak, była znakomita. Jeszcze jedno podanie w polu karnym. Tam Wołowicza. Przepuszczenie piłki do Strojka i Strojek źle uderzył.
Ale może teraz, Rzeźniczek. Przewaga drużyny GKS. Chyba te opinie o żelaznej obronie drużyny Motherwell były troszkę przesadzone, bo Katowiczanie radzą sobie zupełnie sprawnie. W tych pierwszych 15 minutach z defensywą szkocką. Ale brakuje skuteczności. Willie Thompson, 33-letni bramkarz, pozyskany w tym sezonie z klubu Dundee United. Po prostu brat załatwił z bratem. Menedżer Dundee, Jimmy McGlynn. Przekazał swojego bramkarza z całą pewnością nie za darmo swojemu bratu Tomiemu. Strojek tak troszkę na wygiwa, by mógł opanować tę piłkę. Bardzo sprytnie poradził sobie Szewczyk z napastnikiem szkockim. Okazja do kontry Guruli. Walczak na chwilę się zatrzymał. Wypuścił bardzo szybkiego Strojka. Za Strojkiem pędzi McCart. Dośrodkowanie Strojka nie zdążył Rzeźniczek. A tam głębi z lewej strony nie było nikogo. Jeszcze dośrodkowanie Rzeźniczka i na wszelki wypadek, chociaż nie był atakowany, nie było blisko polskiego napastnika, McCart ekspeduje piłkę na ruch. Czwarty rzut rożny dla Katowiczan. 16 minuta spotkania. Przewaga drużyny polskiej, ale bez bramek. Puchara. Końcowy sukces należy sobie na ogół zapewnić na własnym boisku. Może teraz. Nie. Piłka wprost w ręce Williego Thompsona. I nie dać sobie strzelić bramkę na własnym boisku, ponieważ wiecie państwo, co znaczy bramka stracona na własnym boisku w pucharach. Bardzo łatwe dośrodkowanie Szewczyka. Szybkie wejście Walczaka. Ale jeszcze nie tym razem. Mówię, że jeszcze nie teraz, ponieważ mam nadzieję, że ta bramka wpadnie. Jak mawiają kibice, pachnie tutaj dole. Jakie palce. Ponieważ piłkarze Katowicy dosyć łatwo sobie stwarzają te okazje pod bramką. Maciejewski. Lesiak. Atak pozycyjny. Cały zespół szkocki cofnięty. W przodzie tylko ten McLeod z numerem 9. Rzeźniczek nie stracił piłki. Jeszcze walcza. Jeszcze Wołowicz. I wprost bramkarza idzie do Thompsona. Ale tych okazji strzeleckich, widzą państwo, jest mnóstwo. Jest to dopiero 17 minuta meczu. Wołowicz już przynajmniej z 5. Najlepszą miał Zdzisław Strojek. Nie tak dawno. Próbują Szkoci. Nie zdążył Guruli. Dolan. Zatrzymał piłkę ręką Russell, ale nie miało to większego znaczenia, ponieważ i tak wyszła ona na aut. Na trybunach jest również kilkusetosobowa grupa kibiców szkockich, którzy przylecieli tutaj czarterowymi samolotami. Są przedstawiciele ambasady Wielkiej Brytanii, a ze sportowych osobistości widziałem prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, pana Kazimierza Górskiego, w towarzystwie trenera Ryszarda Kuleszy. Jedyny w pierwszej rundzie mecz pucharowy drużyny polskiej na własnym boisku. Górnik Zabrze, jak już doskonale kibice piłkarscy wiedzą, grał na wyjeździe wczoraj w Hamburgu, a dzisiaj za Gębie Lubin gra w Kopenhadze z Brandy Grzesi. Zbyt chaotycznie to zrobił, zbyt nerwowo. Zwłaszcza, że miał jeszcze przynajmniej kilkanaście metrów wolnego terenu. Mógł tą piłką jeszcze podbiec. To kibice
drużynie szkockiej, klubowych, takich bordowo-bursztynowych barwach. Motherwell jest klubem niewielkim. Niewielkiego również miasta, miasta takiego satelitarnego, wchodzącego właściwie w obręb administracyjny wielkiego Glasgow. Maciejewski, cała drużyna GKS-u na połowie przeciwników. Lesiak, pełniący funkcję tam z takiego defensywnego, skrajnego pomocnika. Nie był pewny udział Lesiaka w dzisiejszym meczu, w ostatnim spotkaniu w Mielcu ze Stalą. Odniósł kontuzję łuku brwiowego, ma plaster nad okiem. No ale taka kontuzja na obu piłkarzowi, że przeszkadzać nie powinna. Kontra Szkotów skończyła się już na 40 metrów przed bramką Janusza Jelki. Zdecydowana wyższość GKS-u, ale nie udokumentowana do tej pory bramkami. Fatalne podanie Lesiaka, McLaug, dośrodkowanie, Jelko niedobrze. Jeszcze dobitka, jeszcze przejście Coopera, McLaug, ponowna centra i wyjaśnia sytuację ten, który popełnił błąd i blokurował tę to całe zdarzenie, mianowicie Lesia. Tam znów nie pokryty był z prawej strony O'Donnell i musiał 20 metrów do niego podbiec, by wygrać z nim pojedynek Janusz Jelko. Zdarzyły się teraz Katowiczanom dwa poważne błędy w obronie, aby nie było ich więcej. David Cooper miał znakomitą okazję z kilkunastu metrów. Na nasze szczęście jej nie wykorzystał. Ale ożywili się teraz Szkoci, przekonawszy się, że można sforsować obronę GKS-u i można zagrać odważniej. Szewczyk w pojedynku z młodym O'Donnellem, członkiem kadry młodzieżowej Szkoci. Najmłodszy piłkarz w drużynie gości ma 19 lat, będzie już wolny. Jak zawsze w takich sytuacjach stały egzekutor rzutów wolnych, rożnych, karnych, 36-letni David Cooper. Niegdyś podpora Glasgow Rangers, zresztą w tym klubie osiągnął w futbolu szkockim wszystko, co było możliwe do osiągnięcia. Był kilkakrotnym mistrzem kraju, zdobywcą Pucharu Szkocji, Pucharu Ligi Szkockiej. Tu w Motherwell David Cooper kończy już powoli swoją wielką piłkarską karierę, ale wciąż jest dla swojego zespołu pożyteczna. Szkoci są niebezpieczni teraz w tych kontratakach. Dośrodkowanie z prawej strony Lesiak, ale za krótko poprawił również głową Szewczyk i już przy piłce Katowiczanie, już mknie Zdzisław Strojek, powinien wyprzedzić wracającego Kerka, jest szybki Guruli, rozgląda się, siedzimy na karku trzech Szkotów, wciąż Guruli, zwolnione tempo tej akcji. Ale nie zrezygnował Guruli, uciekł jednak Szkotom prawą stroną, dośrodkował i po raz kolejny już bodaj szósty McCart. Ostatni obrońca w drużynie gości wybija piłkę na ruch. Wzmaga się doping, bo w tych akcjach ofensywnych GKS gra dość szybko, dość efektownie. Gorzej do tej pory ze skutecznością. 23 minuta spotkania i 0-0 na stadionie GKS-u w meczu ze zdobywcą Pucharu Szkocji, zespołem FC Motherwell. Szewczyk, cofnięty Guruli, zdecydowanie ostro atakowany przez Holendra w drużynie szkockiej Najholta z numerem trzecim. I nie bawią się z piłką, jak Państwo widzieli, obrońcy
momencie zagrożenia. To jest zresztą charakterystyczne dla gry defensywnej wszystkich klubów brytyjskich. Charakterystyczne jest również, proszę zwrócić na to uwagę, że obrońcy szkoccy grają w jednej linii. Nie ma tej głębi defensywy. Dał się tam pojedynek w środku pola Szewczyk, który coraz częściej zapędza się do przodu, starając się tutaj grać w funkcję libero w drużynie DKS-u. Stracił piłkę w środku pola i teraz Szkoci mają tu dużo swobody. Russell, przejście do środka, minął jeszcze jednego, minął Wołowicza, strzał, zaskakujący strzał bez zamachu. Wychodził z bramki w tym momencie Jojko. Dobrze, że nie próbował go przenosić Russell, że nie zauważył tego wyjścia. Strzelił ostro. Jojko skrócił kąt i wybił piłkę na róg. Muszą jednak polscy obrońcy uważać na te kontry. Musi być asekuracja, dośrodkowanie. Wyszedł Jojko, ale jeszcze sytuacja niewyjaśniona, dopiero teraz Andrzej Lesiak. Muszą uważać polscy obrońcy, ponieważ w tych pojedynkach jeden na jeden często górą są Szkoci i zespół, który praktycznie gra defensywnie dzisiejsze spotkanie, no przy tych kontrach stwarza sobie nieraz przewagę liczebną pod bramką Janusza Jojko. Spalony i to taki kilkumetrowy. Rzut wolny już wykonany. Roman Szewczyk. Reprezentant Polski, Maciejewski. Z lewej strony Lesiak, do niego piłka. Chyba będzie przerzut do Szewczyka, nie. Woli, holuje piłkę Maciejewski, no ale trzeba szybciej przeprowadzać ten atak pozycyjny, ale widzę teraz za mało jest ruchu, tam na 30 metrze od bramki szkockiej. Teraz dopiero przyspieszyli katowiczanie, ale traci piłkę Zdzisław Strojek. McLeod. Tracą piłkę Szkoci. Strojek. Dobrze do Szewczyka, tam na lewym skrzydle rzeźniczek, dośrodkowanie za słabe, jest McCarthy. Jeszcze Maciejewski, za słabo z kolei do Grzesika. I ta wysunięta szpica w zespole Szkotów, McLeod. Doskonałe podanie, rozciągnięcie gry do Griffina, już 6 Szkotów, 7 widzę w przodzie, już muszą wracać katowiczanie, już pędzi tam Lesiak. No niebezpieczne jest to przejście Coopera. Poradził sobie z Grzesiakiem. W dalszym ciągu Cooper, ponieważ odzyskał piłkę Russell do środka do Donella i zablokowany strzał rzeźnicze. W przodzie jest tylko Guruli. Faul i rzut wolny dla zespołu polskiego. 28 minuta spotkania. Wciąż 0-0 na stadionie DKS-u. W meczu pierwszej rundy Pucharu Zdobywców Pucharu ze szkockim FC Motherwell. Maciejewski, Guruli. No ładnie to chciał technicznie odegrać Walczakowi. Ale zamiar niestety się tutaj rozminął z wykonaniem. Po tym naporze 20-minutowym DKS jakby nieco zwolnił, grać dalej, pokazuje arbiter norweski Halle. I gra się teraz wyrównała. Coraz częściej atakują Szkoci. Szewczyk i McLeod. Szewczyk wygrywa piłkę. Grzesik. Długa piłka do Gruliego, dobre podanie, ale mógł próbować ją chyba opanować. Próbował natychmiast
odegrać do rzeźniczka. Podanie było niecelne. Megloud w ostrym pojedynku z Markiem Szymińskim. Marek Szymiński, 23 lata. Tegoroczny nabytek. W tym sezonie konkretnie pozyskany również z katowickiego klubu MK. No, znów szkoci na naszym polu karnym. Niebezpiecznie Russell do tyłu, do Jamesa Dolana. Ten widzieli Państwo ponad narożnikiem naszej bramki. Oto Tommy McLean i jego asystent Tommy Forsyth. Ławka drużyny szkockiej. Pierwszy występ w europejskich pucharach Szkotów. Ich debiut. Dla GKS-u jest to 7 start i 17 mecz. Ale w tych 16 dotychczasowych tylko 4-krotnie wygrał GKS. Dwukrotnie zremisował, jak 10 meczów przegrał i nigdy nie przeszedł poza drugą rundę rozgrywek. 5-krotnie był to puchar UEFA. Raz puchar zdobywców pucharu. Walczak. Walczak w polu karnym do strojka. Zdąży strojek, nie dał rady. Zamiast centrować, próbował jeszcze uciec do linii piłkarzowi szkockiemu. Ten odebrał mu piłkę. Szewczyk. Szkoci zamknięci na swojej połowie. Dobre rozciągnięcie gry na lewo do Maciejewskiego. Ten do Lesiaka. Atak pozycyjny, ruch, musi być teraz ruch tam w pierwszej linii, w drużynie GKS-u faulowany Rzeźniczek i będzie rzut wolny już wykonany. Lesiak może spróbuje uderzyć z dalszej odległości. Podanie do Walczaka, Walczak w polu karnym, chciał do Guruliego, głową wyjaśnił sytuację Chris McCarthy. I Krzysztof Walczak, najskuteczniejszy ligowy strzelec GKS-u, 4 bramki w tym sezonie. Zostawił piłkę teraz strojkowi. Sam pobiegł na pole karne. Jest tam również Grzesik. Grzesik zbliżył się do swojego kolegi, umożliwił mu wyrzut. Wywalczyli katowiczanie kolejny rzut rożny. Ale te rzuty rożne, jak Państwo widzieli, do tej pory efektu nie przynoszą. Wysocy są obrońcy szkoccy i bardzo skoczni. Nawet teraz Lesiak, który poszedł tam w pole karne, nie próbował walczyć o tę górną piłkę ze Szkotem. Około 12 minut do zakończenia pierwszej połowy meczu, wciąż 0-0 na stadionie GKS-u. A czas Polakom ucieka, tak jak wczoraj Hamburgerowi w meczu z Górnikiem Zabrze. Na kart spokojnie. Teraz Bobby Russell z numerem 7. Najstarszy, oprócz oczywiście Coopera. 34-letni piłkarz, pełniący tutaj, widzę, funkcję rozgrywającego w drużynie gości. Maciejewski, z lewej strony Lesiak, jemu powinien przekazać tę piłkę, próbował dryblingu Maciejewski i piłkę stracił. McCarthy, długa piłka do McLeoda. Rzadko tak się gra w lidze, również i poza wyspami, żeby były takie długie podania na... Nie na skrzydło, ale na środkowego, wysuniętego napastnika, który walczy wtedy w powietrzu z kryjącym go obrońcą. No i bardzo często te pojedynki wygrywa, bo wiadomo, że są niezwykle skoczni, dobrzy, że w powietrzu piłkarze angielscy i szkoccy. Guruli. No ma ich tam dużo Szkotów obok siebie. Nic lepszego zrobić nie mógł, jak wywalczyć kolejny róg. Zmartwiony trener Łysko. No, martwić się jeszcze nie ma powodu. Powiedzmy, że zafrasowany.
i jego asystenci Eugeniusz Pluta i Franciszek Skut. Maciejewski powinien jeszcze dopaść te piłki. Zdążył? Nie. Będzie out dla Szkotów. Mówiłem, że sześciokrotnie w pucharach brali udział już zawodnicy GKS-u Katowice. Ciekawostka, pierwszy raz było to w sezonie 70-71, kiedy w pierwszym meczu trafili aż na Barcelonę i spisali się bardzo dobrze. Co prawda obydwa mecze przegrali, ale w niskich rozmiarach, po dramatycznych meczach 0-1 i 2-3. I wtedy w drużynie GKS-u Katowice grała cała trójka dzisiejszych szkoleniowców: Alojzy Łysko, Franciszek Skut i Eugeniusz Pluta. Szewczyk grać dalej, tracił piłkę Rzeźniczek, ale czysto mu Szkot ją odebrał. Megloud tutaj z lewej strony, do niego piłka, zwolnił. Oczywiście znów rozegrał tę piłkę jak zwykle Russell. Gwizdy na trybunach, Megloud, ale to raczej nie pod adresem Szkotów, ale własnych piłkarzy, którzy grają znacznie wolniej niż pierwsze 15-20 minut i jak Państwo widzą, popełniają coraz więcej prostych błędów. Brakuje dokładności teraz w grze GKS-u. I troszeczkę brakuje mi w drugiej linii drużyny katowickiej piłkarza, który mógłby teraz zaprowadzić porządek w tych ambitnych, szybkich, dynamicznych nieraz, ale dość chaotycznych poczynaniach swojego zespołu. Sprytnie chciał Russell tam uruchomić z prawej strony Coopera. Ale przejął piłkę Szewczyk. Dobre podanie do Guruliego, zwód i dobre przejście. Ucieka prawą stroną Strojek, ale zrezygnował i chyba słusznie zrezygnował, bo do tej piłki dojść jednak nie mógł, zwłaszcza że boisko jest śliskie. Piłka dostaje przyspieszenia w momencie zetknięcia z murawą i Zdzisław Strojek, mimo że jest chyba najszybszym piłkarzem drużyny GKS-u, dojść do tej piłki nie miał szans. Z numerem 10, teraz przy piłce Kerk, piłkarz, który w tym pamiętnym dla swojego zespołu finale z Dundee United wiosną tego roku, kiedy jego zespół zapewnił sobie Puchar Szkocji, no i udział w pucharze, i w tym meczu strzelił tę decydującą czwartą bramkę w dogrywce. Jest to zresztą, nazywają go super rezerwowym, piłkarz, który często wchodzi na boisko w ostatnich minutach, kiedy też nie grał od początku i strzela bramki. Teraz niewiele brakowało, by zrobił zupełnie szkodę Donal. Tym razem Kerk wyszedł w podstawowym składzie zespołu szkockiego. Griffin, Megloud, ostro atakowany przez Maciejewskiego, sędzia nie przerywa gry. I słusznie, że nie przerwał, bo nawet jeśli ocenił, że był tam faul, to zastosował przywilej korzyści, ponieważ w dalszym ciągu Szkoci mieli dogodną pozycję i nie wykorzystano przez Jamesa Dolana. Grzesik cofnięty, on próbuje rozgrywać piłkę. Dobrze teraz rozciągnął do Szymińskiego, ten troszkę zwolnił. Guruli zdecydował się na daleki przeżył, dalej niedokładny do Rzeźniczka. Wywalczył piłkę Lesiak, ale tylko na chwilę. Jest Filiben. Ten też traci. Wołowicz, dobre podanie do Rzeźniczka. Ten jednak nie opanował tej górnej piłki i nie doszedł do niej również Walczak. Grzesik. Dobre przejście Grzesika lewą stroną. Jest pięciu jego kolegów w przodzie. Jest Guruli. Przejście Gurulego. Parlowany Guruli po tym zwodzie i będzie rzut wolny dla GKS-u z około, z odległości około 20 metrów. Gija Guruli na Państwa ekranach. Gruzin z Dynama Tbilisi, który jest bardzo pożyteczny w drużynie GKS-u.
mocny, przy tym dobrze wyszkolony technicznie, z południowym temperamentem, potrafi niekonwencjonalnie zagrać, radzi sobie w indywidualnych pojedynkach, ma dobre zwody, tak jak przed chwilą zaskoczył tym obrońcę szkockiego, ten go faulował. No i kto będzie strzelał? Chyba Roman Szewczyk, który słynie z potężnego uderzenia. Tak, zostawili mu piłkę Szewczyk. Dobrze się Państwa, Roman Szewczyk. W 40 minucie spotkania rzutu wolnego strzela bramkę dla katowickiego GKS-u. Tak jak przypuszczałem, nie zobaczymy tego niestety w powtórce, ponieważ no, nie ma takiej możliwości technicznej w telewizji katowickiej. Więc wrócę do tej bramki, tak jak przewidywałem, proszę Państwa, strzelał będzie Szewczyk. Z małą poprawką, że wcześniej uderzył piłkę leciutko Walczak, zatrzymał ją stopą Guruli. Szewczyk uderzył tak, jak on to potrafi, mocno, prostym podbiciem. I katowicki GKS prowadzi 1-0 ze Szkotami. Ożywienie na trybunach. Zamilknęli Szkoci, wzmógł się doping kibiców gospodarzy. 4 minuty do zakończenia pierwszej połowy. Może jeszcze katowiczanie pójdą za ciosem, bo przydałaby się jeszcze jedna bramka. Nie wydają mi się być Szkoci groźnym zespołem. Co prawda przeprowadzili kilka niebezpiecznych kontr, ale dla odmiany grają jednak mniej pewnie w defensywie, niż można było się spodziewać. Spodziewać, a raczej no, z polskiego punktu widzenia obawiać się. Już zwróciłem na to uwagę w pierwszym kwadransie gry, że bardzo łatwo przedostają się katowiczanie na pole karne szkockie. Tam zawodziła skuteczność, no potrzebny był ten rzut wolny, który sprowokował ten piłkarz z Gruzji, Gija Gurruli, ładnym przebojem faulowany. No i tam również pomógł rozegrać tę piłkę przy tym rzucie wolnym, wyłożyć ją Szewczykowi, który swoje zrobił. Nie mógł teraz zdążyć Arkadiusz Wołowicz, bliżej piłki był Willy Thompson. Jeszcze jeden domaga się publiczność. Cooper do tyłu, niezbyt dokładnie. Drugi obok McCarta, środkowy obrońca Piliben podał piłkę tu na lewo. Wyrzuca Griffin, McLeod. Bardzo dynamiczny, szybki, zwrotny, taki agresywnie w stylu właśnie brytyjskim grający napastnik. Bardzo musi na niego uważać. Pilnujący go indywidualnie Marek Szymiński, który w tym roku debiutował w tym sezonie w lidze. No i oczywiście ten mecz jest dla niego oczywiście debiutem również w europejskich pucharach. Ale jest to dla niego debiut dobry, jest to dobry na razie mecz dla jego kolegów. Po pierwszej połowie katowicki GKS prowadzi. Druga połowa meczu rozpoczęła się 3 minuty temu. Wciąż katowicki GKS prowadzi 1-0 ze zdobywcą Pucharu Szkocji ze zespołem FC Motherwell w pierwszej rundzie Europejskiego Pucharu Zdobywców Pucharu. Pierwsza połowa to dobra gra GKS-u, wynik też niezły i przepiękna bramka zdobyta, no nie tyle z rzutu wolnego, ile po rzucie wolnym, ponieważ rozegrali tam piłkę i Walczak, i Guruli, ale bramka zdobyta niesamowicie mocnym strzałem przez Romana Szewczyka. Z
Zespół szkocki wydaje mi się być drużyną tutaj przez katowiczan absolutnie w tym meczu do ogrania, chociaż Szkoci grają znacznie lepiej w ataku niż można się było spodziewać i nieco gorzej w obronie niż się na to zanosiło w tych akcjach ofensywnych, szczególnie w pierwszych 20 minutach. GKS miał dosyć dużo swobody, wypracował sobie kilka ciekawych sytuacji pod bramką szkocką, sytuacji niewykorzystanych, natomiast nieoczekiwanie bardzo groźne były te kontry Szkotów. Bliski zdobycia bramki był Cooper, bardzo niebezpieczny jest ten wysunięty McLeod i kilka razy pogubiła się defensywa katowicka. Na te kontry trzeba bardzo uważać, ponieważ bramka w pucharach stracona na własnym boisku, no to jest to ogromna strata i strata, która może przynieść nieprzewidywane konsekwencje w ogólnym rozrachunku, w rozrachunku dwóch spotkań. Lesiak grający z lekką kontuzją, z zaklejonym łukiem brwiowym, nie grający dzisiaj. Rewelacyjnie doskonały strzał Piotra Zwierczewskiego, zawodnika wprowadzonego w drugiej połowie spotkania w miejsce Marka Szymińskiego. Z numerem 7 do gry wszedł Piotr Świerczewski. Wprowadził się tutaj niezłym strzałem. Najmłodszy zawodnik w drużynie katowickiej, 19 lat. Reprezentant naszej młodzieżówki, reprezentacji olimpijskiej trenowanej przez Janusza Wójcika. Pozyskany przed 2 laty z Nowosądeckiej. Sandecji Walczak zgubił piłkę na polu karnym. Źle ją przyjął jeszcze Rzeźniczek i piękna parada Williego Thompsona, ale Rzeźniczek miał już trudniejszą pozycję do strzału. Wcześniej znacznie lepszej był Krzysztof Walczak, ale Walczak zgubił tę piłkę. McLeod. Niski, ale dobrze grający głową. Piotr Świerczewski, w rezerwie jest jeszcze jego starszy brat Marek Świerczewski, który również zaczynał karierę w Sandecji Nowy Sącz, ale później grał przez lata w krakowskiej Wiśle. Jedna zmiana w drużynie GKS-u. Szkoci w dalszym ciągu bez zmian. W składzie w bramce Thompson, numerem drugim w obronie Griffin, z numerem trzecim na ich z czwartką Dolan, z piątką Hilliben i z szóstką McCart, ten najbardziej cofnięty piłkarz w defensywie szkockiej. Z siódemką gra Russell, z ósemką O'Donnell, z dziewiątką McLeod, z dziesiątką Kirk i z jedenastką David Cooper, 36-letni najstarszy piłkarz w drużynie szkockiej, wielokrotny reprezentant tego kraju, jak już mówiłem, uczestnik finałów piłkarskich Mistrzostw Świata w Meksyku w roku 86. Rzeźniczek. Szewczyk. Na lewo do Lesiaka. Lesiak teraz przegrupowania w drużynie GKS-u, cofnięty do obrony, grał bardziej wysunięty do przodu, na lewej pomocy. Teraz trójkę obrońców stanowią Szewczyk, Maciejewski i właśnie Lesiak. Miejsce Szymińskiego wprowadzony został, jak mówiłem, Piotr Świerczewski. Rzut wolny dla drużyny katowickiej. Gdyby to było parę metrów w prawo, bliżej środka, wtedy Szewczyk mógłby spróbować jeszcze raz uderzyć z rzutu wolnego, no ale niewykluczone, że to się stanie, ponieważ znów tam przy piłce, podobnie jak i w 40 minucie, widzę Krzysztofa Walczaka, jest w pobliżu Guruli, jest z tyłu Szewczyk. Czyżby katowiczanie zastosowali ten sam manewr? Jeśli ma być ten sam, to Walczak powinien lekko piłkę podać Guruliemu, ten zatrzymać dla Szewczyka, no ale czy Szkoci dadzą się nabrać na ten sam numer po raz drugi? Zobaczymy.
pewne przegrupowania, jeszcze tam jest Rzeźniczek, walcza Guruli, jednak to samo Szewczyk, mocne uderzenie, ale nie tak mocne jak w 40 minucie i bramkarz Willi Thompson tym razem nie miał trudności. Faulowany Piotr Świerczewski. Rzut wolny. Wciąż 1-0. Upłynęło około 8 minut gry w drugiej połowy spotkania. Maciejewski, Rzeźniczek starają się grać szeroko. Katowiczanie to dobrze rozciągnąć Kotu w tym ataku pozycyjnym. Dobre podanie Walczaka do Rzeźniczka. Rzeźniczek ucieka lewą stroną. Dośrodkowanie i tylko rzut rożny po wybiciu piłki przez Johna Filibera. Pierwszy ruch w drugiej połowie spotkania. W pierwszej było ich dużo, ale pożytku one specjalnego nie przynosiły gospodarzom, ponieważ Szkoci grają doskonale w powietrzu. Gija Guruli. Poszedł tam najwyższy obok Szewczyka w zespole katowickim. Andrzej Lesiak również na pole karne. Najdalej jest Świerczewski. Krótki róg. Wybita piłka przez gości. Grzesik. Dobrze do Szewczyka. Nie. Zorientował się James Griffin. Wybił piłkę. Aut dla GKS-u już wyrzucony. Grzesik teraz głęboko cofnięty. Z głębi pola usiłuje rozgrywać piłkę. Dobrze do Lesiaka. Uciekał tu Wołowik. Zatrzymał się jednak. Dobry dribbling Lesiaka. Komu poda? Dobrze. Podanie do środka, do Świerczewskiego, jest i Szewczyk, Szewczyk, dośrodkowanie, główkuje Chris McCart, 24-letni wychowany klub. Szewczyk, bardzo dobrze dzisiaj grający. Dobry w obronie, wspomagający kolegów w ataku i niemal z rąk bramkarza wybił teraz piłkę. McCart trochę w tym przeszkodził Thompsonowi. Nieporozumienie w defensywie szkockiej. Kolejny rzut rożny dla GKS-u i z przeciwnej strony boiska Dariusz Rzeźniczek. Jeden z młodszych piłkarzy w drużynie GKS-u, 23 lata, ale gra już kilka lat i ma za sobą występy w europejskich pucharach. A to mowy Szewczyka znowu i niewiele brakowało. Popisał się teraz, mimo że na pewno był zasłonięty i nie spodziewał się tego strzału. Willi Thompson popisał się refleksem i wybił piłkę na róg. Doskonały mecz Szewczyka. Guruli wybił róg. Czy dojdzie do piłki po raz drugi? Nie dał rady. Wybije Szkot. Ale nie dają za wygraną katowiczanie. Już odzyskali piłkę. I znów rozwija się ten atak pozycyjny, coraz szybszy, dobrze podał Szewczyk, ale chyba faulowany tam był Walczak, a arbiter norweski tego nie odgwizdał, Walczak padł, katowiczanie stracili piłkę, McLeod już się błyskawicznie i za to ich trzeba podziwiać, przy tych kontratakach przesuwają i to nie dwójką, trójką, ale jak Państwo widzą teraz, no po ilości tych żółtych koszulek, na przedpolu bramki Janusza Jojki przegrupowują się całymi formacjami. Jest ich już 7-8 uczestniczących w akcji ofensywnej. Nic z tego dla katowiczan na szczęście nie wyniknęło, ale muszą na Szkotów bardzo uważać, ponieważ umiejętnie, dość szybko przechodzą oni z obrony do ataku. Natomiast Krzysztof Walczak, moim zdaniem faulowany tam w tym starciu, po którym poszła kontra gości, leży kontuzjowany na murawie, przerwa w grze. Walczak jest opatrywany, mam nadzieję, że dojdzie do siebie. Jest to bądź co bądź w lidze najlepszy strzelec w drużynie GKS-u, piłkarz, który zaczynał karierę i kilka pierwszych lat grał w Pytomskiej Pole. Wstaje Walczak. Troszkę utyka. Starcie było ostre. Zagranie Szkota chyba
niezbyt czyste, no ale nie będziemy tego już wypominać panu Einarowi Halle z Norwegii, że nie wstrzymał gry. Walczak zdrowy, kontratak Szkotom się nie udał wciąż. 1-0, ale tak dla bezpieczeństwa. Przed meczem rewanżowym bardzo przydałaby się tu druga bramka dla Katowicy. Maciejewski w środku pola, Świerczewski. Maciejewski dobrze na lewo do Andrzeja Lesiaka. Lesiak szybko do Wołowicza. Ten miał kłopoty z opanowaniem piłki, ale nie wykorzystali tego. Szkoci, ucieka Wołowicz lewą stroną. Dośrodkowanie do... nie doszło do Walczaka. Bardzo dobry zwód Dolana. Odebrał mu jednak piłkę młodziutki Piotr Świerczewski. Lesiak. Długa piłka do Walczaka. Walczak jednak zrezygnował, bo widział, że nie miał szans. Za nim było dwóch obrońców szkockich. I McCart, i Najholt. Lesiak. Spóźnił się teraz Guruli. Mógł spodziewać się tego podania. Ale katowiczanie Grzesiak. Doskonała piłka do Rzeźniczka. Czy zdąży Rzeźniczek, czy bramkarz? Nieważne, jakby się to skończyło. Kto by był szybszy, bo i tak wcześniej poszła w górę chorągiewka sędziego bocznego. Okazuje się, że Rzeźniczek był na spalone. Ożywienie na trybunach, bo jeszcze jedna grupa Szkotów dopiero teraz dojechała na stadion GKS-u. W ogóle publiczności jest znacznie więcej niż w momencie, kiedy rozpoczynało się to spotkanie. Teraz już około 5-6 tysięcy. Katowicki GKS prowadzi 1-0 i wciąż jest w nieustającym ataku, ataku pozycyjnym, przerywanym. Rzadko, na szczęście rzadko dla GKS-u kontruderzeniami gości. Lesiak. Dobre przejście na prawą nogę, rozegranie piłki z Walczakiem. Walczak źle mu troszkę odegrał jeszcze. Tam do strojka, strzał, strojka, i doskonała obrona Willy Thompsona, rzut rożny dla GKS-u. Rośnie doping, wzmaga się na trybunach GKS, efektownie, szybko grają katowiczanie. Może nie zawsze dokładnie, ale podoba się gra katowiczan publiczności w tym meczu. Rzeźniczek. To nie było dośrodkowanie, to był raczej strzał zablokowany przez szkockich obrońców. Maciejewski. Siedzi mu na karku James Griffin. Maciejewski uciekł w lewo i wywalczył tu grosz. Mnóstwo tych rogów. Przewaga w rzutach rożnych zdecydowana. Przewaga na boisku, w grze również widoczna. Drużyny katowickiej, bramkowa w tej chwili niewielka. Marzyłaby się większa. 1-0 prowadzi GKS po pięknym strzale Szewczyka. Guruli, ten, który miał udział w ostatniej bramce, obronił na poprzeczkę tę piłkę bramkarz Willy Thompson. Śliczne uderzenie Guruli. Podoba się katowicki GKS w tej grze ofensywnej. Piłka po rękach poszła na poprzeczkę i wyszła na ruch. Do Szewczyka. Szewczyk dośrodkuje od razu. Guruli wyskoczył. Nie doszła piłka do Guruliego. Marek Szewczewski główkował dobrze. I znów na miejscu był Willy Thompson, 33-letni bramkarz. Gości, dla którego jest to pierwszy sezon w zespole FC Motherwell. Piłkarz pozyskany z Dundee United. Zespołu, który przegrał finał Pucharu Szkocji
właśnie z dzisiejszymi przeciwnikami katowickiego DKS-u. Przerwa w grze, kontuzjowany obrońca drużyny szkockiej. Około 20 minut drugiej połowy spotkania. 1-0 prowadzą katowiczanie, a z przebiegu gry zasłużyli w tej chwili na znacznie wyższe prowadzenie, może nawet 3 bramkami. Dużo niewykorzystanych sytuacji i dużo mocnych, soczystych uderzeń obronionych przez doskonale spisującego się Williego Thompsona. Wstał już szkocki obrońca pochodzenia holenderskiego Lick Nyholt. Gra będzie wznowiona, sędzia na pewno przedłuży drugą połowę spotkania o minutę, dwie, a może i więcej, bo trochę to, jak państwo widzieli, trwało. Powinna być druga bramka, byle do końca meczu katowicki GKS atakował z takim animuszem jak do tej pory. Szewczyk bardzo często wspomaga swoich kolegów w atakach na bramkę szkocką. Tam w pierwszej linii bardzo dobrze gra Guruli. Aktywny jest Walczak, choć kilka razy był chaotyczny troszkę w polu karnym przeciwnika. Wspomaga ich to najczęściej z lewej strony Rzeźniczek. Zazębiają się te ataki, no ale brakuje tej kropki nad i. Tego strzału, który znalazł drogę do siatki. Rzut wolny na szkoku, wykonywany jak zwykle przez Coopera. Dobre dośrodkowanie, nie sięgnął piłki Szewczyk, ale dostał ją głową Andrzej Lesiak i GKS. Rzeźniczek atakowany przez Dolana. Rzeźniczek ucieka mu lewą stroną, ale musiał zatrzymać do tyłu, do Lesiaka. Dobrze Lesiak, centra na pole karne, jeszcze tam walczy z Cooperem Zdzisław Strojek. Ale już poradzili sobie Szkoci, zachowali spokój. Dokładnie rozegrali piłkę w niebezpiecznej odległości od swojej bramki. I powstrzymali Katowicę. Szewczyk, no, była taka chwila wahania Jojki i Szewczyka, który z nich ma przejąć tę piłkę, a bardzo blisko był Bobby Rasem, 34-letni rozgrywający w zespołu trenera Tomiego McLeana, raczej menedżera, trenera, który był kiedyś znakomitym piłkarzem w klubach Kilmarnock, a później w Glasgow Rangers. Miał tytuły mistrza Szkocji jako piłkarz i zdobywcy Pucharu Szkocji również wielokrotnie. Publiczność zachęca teraz Katowiczan do szybszej gry. Tego się troszkę boję, by po tym okresie 20-minutowego bardzo efektownego naporu katowiczani nie zwolnili, bo trochę podobnie było właśnie w pierwszej połowie spotkania. Bardzo efektowne, chociaż niezbyt skuteczne poczynania w pierwszym kwadransie, w pierwszych 20 minutach. Później gra już bardziej wyrównana, no ale na szczęście ta piękna bramka Szewczyka w 40 minucie, bramka jedyna jak do tej pory dla GKS-u, a mogło ich być znacznie więcej. Rzut wolny pośredni dla Szkotów. Piłka na prawo do Kerka. Kerk nie doszedł jednak do tej piłki, nie wywalczył, mimo iż właściwie tylko tyle miał, do mógł zdziałać
rzutu rożnego również dla swojego zespołu i zaczynają Katowiczanie. Jeszcze około 20 minut zostało do zakończenia tego meczu. Prowadzi GKS i bardzo dobrze, że prowadzi. Tylko troszeczkę za nisko. No, Cooper bardzo ładnie przeszedł Grzesika i teraz Kerr niebezpiecznie, jojko. I piłka na szczęście przechodzi obok słupka, a przelatując tam wzdłuż bramki niewiele brakowało. Padłaby łupem 19-letniego O'Donnella, który mógł ją wepchnąć do siatki. Było bardzo niebezpiecznie. A zawiązał tę akcję 36-letni David Cooper. Później z prawej strony ten nieobliczalny Steve Kirk. Tak ni to podał, ni to strzelał, ale gdyby ta piłka doszła do Phila O'Donnella, byłoby wyrównanie. Szewczyk. Uspokoili teraz na chwilę grę Katowiczanie, ale już długa piłka do Walczaka Maciejewskiego, ale taka piłka, która przeszła bez pośrednictwa drugiej linii od razu do ataku. Górna, trudna do przyjęcia. I nie dało się Szkotów taką akcję zaskoczyć. Mega Łowic. Cooper. Cooper doskonały technicznie. Zrutynowany. Jeszcze przeczekał do tyłu do Filibena. Głową grają znakomicie Szkoci. McLeod. Ślisk Maciejewskiego, ale w dalszym ciągu sytuacja jest nieklarowna. Faulowany Szkot. Grać dalej. Przywilej korzyści pokazuje arbiter Einar Halle. Cooper. I dobre wejście Lesiaka, ale teraz naszą drużynę zamknęli Szkoci na własnej połowie. Zauważył tam jednak przewinienie. Arbiter norweski pan Einar Halle, któregoś ze Szkotów, i rzut wolny już wykonany. Lesiak. W drugiej połowie grający zdecydowanie już w linii obronnej. Razem z Maciejewskim i Szewczykiem. Cofniętym defensywnym pomocnikiem jest Grzesik. Teraz w drużynie katowickiej. Szewczyk posuwa się wolno z piłką. Teraz przyspiesza. Już szybciej idzie ta akcja, ale podanie raczej miało być do Szewczyka, nie do Grzesika. A ten zupełnie źle podał na prawo do Maciejewskiego. Przepraszam, i Szkoci wywalczyli piłkę. McLeod w pojedynku z Szewczykiem. Lepszy reprezentant Polski. Lesiak. Cofnął się głęboko Wołowicz. Chodzi o ściągnięcie teraz Szkotów na własną połowę. Nie dali się. Wszyscy wrócili na swoją część boiska. Przyspieszyli Katowiczanie. No, zgubił piłkę Lesiak, ale gubiąc tę piłkę, przekazał ją niechcący Wołowiczowi. Ten jednak faulował będącego bliżej piłki obrońcę szkockiego. Rzut wolny dla gości. I niestety troszkę wyrównała się ta gra. Już nie gra GKS tak efektownie. Podobny miał początek i w ogóle pierwsze 20 minut drugiej połowy, jak i pierwszej. Szybkie, efektowne, dynamiczne, ze strzałami na bramkę. A teraz coraz częściej do głosu dochodzą Szkoci.
No i jakby GKS został skazany na grę z kontry. Wołowicz, ale to też nie jest zła sytuacja, bo z kontry nieraz szybciej się, lepiej się atakuje niż pozycyjnie. Znów będzie rzut wolny dla Szkotów. Troszeczkę jakby stracili nieco sił piłkarze GKS-u. Nie grają już z takim animuszem, z taką dynamiką. Części faulują. Słusznie trener Alojzy Łysko przygotowuje zmianę, bo wprowadzenie nowego zawodnika może coś wnieść. A tym nowym zawodnikiem będzie Dariusz Wolny, który prawdopodobnie miałby miejsce w podstawowym składzie dzisiaj, gdyby nie fakt, że w ostatnim meczu ligowym ze Stalą Mielec doznał bolesnej kontuzji kostki. No ale ta kostka jest już chyba zaleczona, skoro widzę teraz i widzieli Państwo na ekranach z numerem 15 rozgrzewającego się Dariusza Wolnego, 22-letniego piłkarza grającego pierwszy sezon w drużynie GKS-u, a pozyskanego z opolskiej Odry. Pierwszy sezon, ale już właśnie pewne miejsce w podstawowej jedenastce katowickiego GKS-u, jedenastce podstawowej, z której nieoczekiwanie wypadli bracia Świerczewscy, którzy stanowili bardzo mocne punkty tej drużyny w ubiegłym sezonie. Zmiana nie tylko w drużynie GKS-u, ale również w zespole gości, bo widzę, że przygotowuje się do wyjścia również numerem 12 Kiuzak. Natomiast Dariusz Wolny zmienia Krzysztofa Walczaka, piłkarza, który no, nie grał najlepiej, przede wszystkim nie grał skutecznie w dzisiejszym spotkaniu, a do tego został tam kilkanaście minut temu, pamiętają Państwo, dość mocno poturbowany przez obrońców szkockich. Dariusz Wolny i w miejsce tego szarżującego w pierwszej linii Meg Lauda w zespole Motherwell wchodzi z numerem 12 Nick Kiuzak. 26-letni piłkarz, ale nie Szkot, z pochodzenia Anglik. Jedyny Anglik w szkockiej drużynie Motherwell. Nick Kiuzak, piłkarz podobno bardzo dynamiczny, doskonale grający głową i bardzo dużo biegający. Rzut wolny wykonuje David Cooper. Tam właśnie na tego właśnie Kiuzaka jeszcze walka w powietrzu, ale przy tej powietrznej walce, co się często zdarza piłkarzom brytyjskim, Kiuzak pomógł sobie również i łokciami. Andrzej Lesiak, piłka na lewo do Wołowicza. Cofnięty Piotr Świerczewski. Do tyłu do Szewczyka, ale należy szybciej rozgrywać tę piłkę i szybciej muszą się poruszać tam w przodzie piłkarze w drugiej linii i ci najbardziej wysunięci do przodu. Guruli, który w tej chwili jednak stoi tam w środku. Tu na lewej stronie jest Wołowicz, Lesiak blisko Wołowicza, chyba nie zostawi mu piłkę. Sam się zdecydował na dośrodkowanie. Dośrodkowanie było niecelne, zresztą trudno było celnie podać, bo już cały zespół szkocki cofnięty na własną połowę to robią bardzo szybko, znakomicie, doskonale, technicznie wszedł Guruli, przyjął piłkę na pierś, jeszcze strzela rzeźniczek i trudno, jak Państwo widzą, nie tylko piłkarzom, ale i piłce przebić się przez ten mur drużyny szkockiej. Ten wynik, mimo że przegrywają 1-0, liczy się przecież bilans dwóch spotkań. Ten wynik jednak chyba Szkotów satysfakcjonuje, bo bronią się teraz za żarcie. Lesiak do tyłu do Piotra Świerczewskiego. Jeszcze dośrodkowanie, ta gra się zawęziła, toczy się gdzieś w okolicach 16, 17, 20 metrów od bramki Thompsona. Jeszcze jedno dośrodkowanie, ale trudno tam się przebić, zwłaszcza że Szkoci doskonale grają w powietrzu.
ustępują GKS-owi w innych elementach piłkarskiej sztuki, natomiast w grze głową są zdecydowanie lepsi. Guruli. No, niewiele brakowało, przeszedłby McCarta, ale nie zakończona akcja, ponieważ jest jeszcze Szewczyk i Szewczyk niedokładnie centrował. Też chyba już zmęczenie troszkę mu się daje we znaki. Dużo włożył wysiłku, szczególnie w pierwszej połowie spotkania w grę. Był wszędzie. Stracił piłkę Strojek i pędzał już piątką, czwórką i spadł na szczęście dla nas dwóch Szkotów na spalony. Protestują Szkoci i Kiuzak. I tam z lewej strony O'Donnell, ale miał rację arbiter. Liniowy spalony był wyraźnie. I tylko Kiuzak na naszej połowie. Przeszkadza tam trójce Katowiczan rozgrywających piłkę. Reszta cofnięta. Strojek. No i tymi czterema podaniami przesunęliśmy się o metr. No a w tej chwili znów do tyłu, do Maciejewskiego. Lesiak. Na atak pozycyjny skazany jest teraz GKS, ponieważ cofnięci wszyscy Szkoci. Rzeźniczek, czy wygra ten pojedynek? Może wywalczy rzut rożny. Wołowicz mu pomógł. W dwójkę zawsze łatwiej. Znów piłka do tyłu, do Lesiaka. Będzie wrzutka. No była, a dokładna, do Strojka. Guruli walczy w powietrzu. Doskonale wygrał. Guruli! Proszę Państwa, gol wypracowany przez Guruliego. Był Guruli, był Rzeźniczek, a bramkę strzelił uderzeniem z lewej nogi piłka sprowadzony przed chwilą na plac gry. Ten, którego Państwo oglądają, Dariusz Wolny. Ale tę bramkę wypracował przede wszystkim Druzin Gija Guruli, który po raz kolejny tam na linii 16 metrów ładnie się znalazł. Pięknie wygrał pojedynek główkowy, zgasił tę piłkę, zaadresował ją dokładnie do swojego kolegi i 2-0 prowadzi katowicki GKS. Po bramkach Romana Szewczyka w 40 minucie i przed chwilą Dariusza Wolnego. To już jest dobry wynik w pucharach. Jeżeli GKS ten rezultat utrzyma, a wydaje mi się, że zespół polski nie powinien z tym mieć trudności, jeśli może pokusi się o jedną bramkę do zakończenia spotkania około 5 minut, wówczas może spokojnie jechać za 2 tygodnie na rewanż. Doskonałe. Teraz uderzenie Wołowicza i znów popisał się klasą bramkarz Willy Thompson. Próbują Katowiczanie dobić przeciwników. 3-0 to już niemal pewny był awans mimo meczu rewanżowego. Szybkie są te akcje, dużo strzelają Katowiczanie i świetnie broni bramkarz Willy Thompson. Jemu Szkoci zawdzięczają, że do tej pory wynik jest tylko 2-0. To jest chyba najmniejsza cena, jaką Szkoci mogli zapłacić za znacznie słabszą postawę na boisku od naszej drużyny. Owszem, od czasu do czasu nieźle zagrają Szkoci w środku pola. Udało się im kilka kont, ale też nie zakończonych
celnym strzałem. Natomiast w obronie często Szkoci się gubią. Nasi atakują z fantazją, choć teraz Wołowicz próbował strzelać, ale odległość była za duża, przeliczył się ze swoimi możliwościami. Kończy się powoli to spotkanie. Może jeszcze jedna bramka, jeszcze raz Gija, Guruli, środkiem ucieka Lesiak, z lewej strony jest Rzeźniczek, Guruli próbuje sam, atakowany tam wściekle przez Kirka, poradził sobie podanie do Grzesika, strzał Grzesika i około metra obok prawego słupka bramki Willi Thompsona. Jacy zniechęceni są już Szkoci. Jest jeszcze okazja, niewiele co prawda czasu zostało do zakończenia tego meczu, ale można wykorzystać ten moment jednak lekkiego załamania, zniechęcenia w drużynie szkockiej. Można spróbować strzelić jeszcze jedną bramkę. No i próbują piłkarze GKS-u. Ale bądź to minimalnie pudłują, bądź broni świetnie bramkarz Willi Thompson. Ożywienie na trybunach. Spotkanie się już kończy. Dobry mecz katowickiego GKS-u. Wciąż dobra gra w tych ostatnich minutach. Przenosi się teraz akcja na naszą połowę boiska. Kiuzak, Russell, Kiuzak. Zawężone teraz pole gry na przestrzeni kilku metrów. Dobrze przechodzi Cooper. On się świetnie czuje w tłoku. Jest dobry technicznie, ale odebrał mu piłkę Strojek. Jest jeszcze Griffin wpadł tam w nasze pole karne, dośrodkowanie, niedobrze, już lepiej, ponieważ wybił piłkę głową Piotr Świerczewski. Lesiak wysoko w górę, faulowany Rzeźniczek, będzie rzut wolny dla GKS-u. To oznacza, że polski zespół wkrótce wyjdzie z grą z własnej połowy. Może jeszcze, choć teraz zwolnił Szewczyk, może jeszcze raz próbuje zaatakować Szkotów. I może uda się strzelić trzecią bramkę. 2-0 prowadzi katowicki GKS. Po świetnym meczu wczoraj w Hamburgu Górnika Zabrze. Druga polska drużyna również nie sprawia zawodu. Co prawda, no, trudno porównywać przeciwników tych drużyn. Na pewno HSV Hamburg jest zespołem znacznie lepszym od Szkotów, którzy tu wielkiej piłki nie zaprezentowali z całą pewnością, choć mogły się podobać powietrzne parady Thompsona, niektóre zagrania doświadczonego Coopera, aktywność, nieustępliwość Anglików, Szkotów, dobra gra w powietrzu, ale w sumie znacznie lepszym zespołem w dzisiejszym spotkaniu okazał się katowicki GKS i to zespołem na tyle lepszym, że można być i optymistą przed meczem na gorącym terenie w Motherwell za 2 tygodnie. Gija, Guruli. Dobra wymiana, szybka piłek z Rzeźniczkiem. Zostawił Guruli piłkę Rzeźniczkowi. Rzeźniczek zwalnia z powrotem do Guruliego. Guruli krótko po ziemi. A doskonały przegląd sytuacji do Świerczewskiego. Świerczewski do Rzeźniczka, Guruli. Gol! Guruli miał znakomitą szansę, mało powiedzieć szansę, dwie szanse. Najpierw z 3 metrów uderzył, obronił mu bramkarz Thompson, poprawił do pustej bramki głową. No ale ta pusta bramka jest ograniczona poprzeczką i w tą poprzeczkę trafił piłkarz GKS-u. Szkoda, bo należała się Gurulemu ta bramka. Doskonale rozegrał nie tylko tę akcję, ale w ogóle świetnie spisuje się w dzisiejszym meczu. Ale tutaj brakło, no brakło już szczęścia, bo trudno powiedzieć umiejętności. Uderzył dobrze, obronił Thompson. No a nie trafić głową z 3 metrów do pustej bramki, to już po prostu pech.
Ale za jeszcze Gija Guruli trzyma się za głowę. Zmiana w drużynie szkockiej, ale już zupełnie nieistotna. Wejdzie na boisko James Gardner. Guruli wciąż, ja patrzę poza państwa obraz, wciąż niepocieszony. Ten impulsywny Gruzin trzyma się za głowę, nie może przeboleć, że nie strzelił tej bramki. No bramka ważna dla niego, bo zasłużył na nią w dzisiejszym spotkaniu. Ważna również dla zespołu, ale rezultat i tak dobry dla GKS-u. Katowiczanie prowadzą 2-0, tylko że po tym strzeleniu drugiej bramki przez Wolnego mieli jeszcze dwie znakomite, przynajmniej dwie znakomite sytuacje wymarzone do strzelenia dalszych bramek. Lesiak, Wołowicz, Świerczewski, na środek do Szewczyka. Szewczyk wychodzi do przodu, jego pozycję zajmuje Strojek. Przejmują Szkoci piłkę. No, może być niedobrze. Zdążył Wołowicz i wybił tę piłkę zawodnikowi holenderskiemu w drużynie szkockiej, Nikowi Najholtowi, na nasze szczęście na aut. Poradzili sobie obrońcy GKS-u. Źle podał piłkę Świerczewski Lesiakowi. Utrzymują się Szkoci przy piłce, ale stracił ją James Dolan. No, gramy jednak tę końcówkę na własnej połowie. James Gardner z nowymi siłami wszedł dopiero przed chwilą. Zepchnęli nas teraz Szkoci. No, przez moment było trochę nerwowo, ale już uspokoił grę Dariusz Grzesik podaniem do swojego bramkarza Janusza Jojki. Dwukrotny wicemistrz Polski, dwukrotny zdobywca Pucharu Polski, katowicki GKS, zdobywca Superpucharu w tym sezonie. Dość efektownie rozpoczyna swój siódmy start w europejskich pucharach. Pucharach, których katowiczanom dotąd niezbyt się wiodło. Ale może w tej edycji, edycji 91-92, katowiczanie przełamią złą pasę i pójdą troszkę wyżej w tym pucharze. Doskonale w Pucharze Zdobywców, o tym mówiłem, zaprezentowała nas warszawska Legia. Przez całe rozgrywki, przez zwycięstwa właśnie nad szkockim Aberdeenem, nad Sampdorią. Przegrała dopiero z Manchesterem United. I dobrze zaczął zdobywca Pucharu Polski GKS Katowice swój udział w Pucharze Zdobywców Pucharu, pokonując zasłużenie po dobrej, ciekawej, efektownej grze zdobywcę Pucharu Szkockiego.